No, doczekaliśmy się końca. W tej chwili wielki finał drugiego festiwalu koszykówki w Cieszynie. Kategoria U14. Śląsk Wrocław. Warszawska Polonia, proszę Państwa. W tej chwili wynik meczu 45-34. 11 punktów przewagi zawodników Wrocławskiego Klubu Sportowego. No, całkiem inaczej wygląda mecz dzisiaj niż ten grupowy. Dzisiaj to w tym meczu Kosynierzy nadają warunki gry. Cały czas prowadzą. Panie trenerze Bortliczek, zadowolony pan z trzeciego miejsca? Albo pan taki gościnny był i oddał ten pierwsze, drugie miejsce tutaj gościom z Warszawy, z Wrocławia? Jak najbardziej, bardzo szczęśliwy. Szkoleniowo dobry turniej, jest raz, a druga sprawa, jednak ta koszykówka dolnośląska i mazowiecka jest silniejsza, ona musi pan przyznać. Dla nas to już jest sukces, jak nam się uda prowadzić drużynę do finału Mistrzostw Polski. A medal to już jest marzenie. Ale myśli pan, że ci tej chłopcy tutaj z tych drużyn mogą powalczyć o medal w tym kategorii Mistrza Polski? Znaczy ja widziałem już, bo widziałem WKK. Tak? Właśnie. A tam jeszcze jest Pomorze, prawda? Tak. Także no, myślę, że tak, że są w stanie powalczyć. I jeszcze jest podobno bardzo dobry TKM Włocławy, ŁKS Łódź. Grałem z nim, tak? W Żerardowie. Z Włocławkiem wygrałem, a z Łodzią przegrałem, ale nie dużo, nie dużo. To pewnie pan będzie obserwował wyniki tych drużyn teraz na turnieju za tydzień. Ja myślę, że trenerzy oglądają te wyniki przedsezonowe. To jest najważniejsze, dobrze się przygotować do ligi. Ale tu mnie troszkę Śląsk zadziwia, nie? Bo w pierwszym meczu mieli problemy duże, a teraz wygrywają spokojnie. Szymon. 45-34. 11 punktów. Jeszcze sporo grania. Jeszcze cała czwarta kwarta. Czy zmieni się sytuacja, jak to było w pierwszym meczu, kiedy to Śląsk gonił i dogonił? Teraz może być odwrotnie. Polonia będzie doganiać. Wyszomirski. Łatwo zapamiętać, bo ma takie ładne polskie nazwisko, takie można powiedzieć szlacheckie. Nie wiem, czy nie ma jakichś korzeni. Marcin Wyszomirski.